Budzik Siewcy. Obudzi Twoją duszę codziennie. Z Ewangelii według świętego Marka. U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali go więc faryzeusze i uczeni w piśmie, dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? Odpowiedział im, słusznie, prorok Izajasz powiedział o was, o błudnikach, jak jest napisane, ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie, ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, dokonujecie obmywania dzbanków i kubków i wiele innych podobnych rzeczy czynicie. I mówił do nich, sprawnie uchylacie Boże przykazania, aby swoją tradycję zachować. Mojżesz tak powiedział, czci ojca swego i matkę swoją oraz kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie. A wy mówicie, jeśli ktoś powie ojcu lub matce korban, to znaczy darem złożonym w ofierze jest to, co miało być ode mnie wsparciem dla ciebie, to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca ani dla matki. I znosicie Słowo Boże ze względu na waszą tradycję, którą sobie przekazaliście. Wiele też innych, tym podobnych rzeczy czynicie. Mamy jako ludzie jakąś taką dziwną zdolność do komplikowania rzeczy prostych, więc Bóg powiedział, będziesz kochał Boga, będziesz kochał człowieka i wszystko jasne. Do tego dołożył 10 przykazań i wszystko jasne. A my kombinujemy je. Tu taka tradycja, tu taki zwyczaj, tu taka norma. I chyba za tym stoi coś dobrego. Chcemy to jakby ułożyć, ulepszyć, a wychodzi totalny galimatias, ten ząb gordyjski, który trzeba potem rozcinać. I Bóg, który wprowadza harmonię, nie? To jest fantastyczne w Jezusie, że jak czasami młotkiem między oczy potrafi przywrócić harmonię, że są rzeczy ważniejsze i ważne. A diabeł będzie kusił nie do zła. Tylko wybierz mniejsze dobro, bo Jezus mówi większe. A diabeł kusi do zła. Wybierz mniejsze dobro. Nie? Spróbuj ulepszyć to, co i tak jest fajne, bo przecież w nogach pochodzi. Dobrego diabła.